Powiemy Wam dziś, jak za pomocą zaledwie kilku przedmiotów możecie przygotować prosty model obiegu wody w przyrodzie. Do wykonania modelu będziemy potrzebować plastikowej zamykanej torebki, markera, wody, barwnika spożywczego i taśmy samoprzylepnej. Na torebce zaznaczamy wodę i chmury. Możemy narysować też inne elementy krajobrazu. Do torebki wlewamy wodę do poziomu, który narysowaliśmy na torebce i kilka kropelek barwnika spożywczego. Dokładnie mieszamy wodę i barwnik. Następnie przyklejamy torebkę do szyby okna i model gotowy. Teraz przez kilka dni możemy obserwować, jak będzie zachowywała się woda w torebce. Wykorzystując ten model możesz przeprowadzić doświadczenia badające, jak na obieg wody będą wpływały różne czynniki. Na przykład możesz umieścić jedną torebkę na oknie południowym, a drugą na północnym.